przed nami kolejny pojedynek, również kategoria 56 kg. Michał Smerdel, narożnik czerwony. Mariusz Piasecki, Zagłębie Konin, narożnik niebieski. Michał Smerdel, oczywiście Gwarek Łęczna. Sędzia ringowy tego pojedynku, pan Kazimierz Mietła, przepraszam. Małopolski Okręgowy Związek Bokserski, sędzia klasy AIBA. Smerdel w czerwonym kasku i czerwonych rękawicach. Zawodnik troszeczkę wyższy od swojego przeciwnika. No można powiedzieć umiejący wszystko. Ciosy proste, ciosy sierpowe. Doskonale wyszkolony technicznie zawodnik. Oczywiście prawidłowo rozwijający się. I tutaj też bym upatrywał w tym pojedynku jako faworyta właśnie Michała Smerdel, Gwarka Łęczna. Mariusz Piasecki, natomiast to taki naprawdę typowy fighter dysponujący mocnym ciosem. Lubi wojnę na pięści i naprawdę tutaj może być bardzo ciekawy pojedynek. Co mówiłem, Smerdel demonstruje, co umie najlepiej, czyli ciosy proste. Troszeczkę tutaj właśnie ta lewa rączka troszeczkę za nisko i tutaj Piasecki, no jeszcze ten cios był nieczysty, niemniej jednak bardzo silny i właśnie chce tam ulokować swój mocny prawy sierpowy. No troszeczkę zbyt anemiczne ciosy są tutaj Smerdla. Piękna prawa kontra Michała. I kolejny taki prawy krzyżowy z bliska. Kolejna nasada. No troszeczkę tutaj tułów poszedł do przodu, nóżki zostały i właśnie Smerdel wpadł, nie wyczuł dobrze dystansu. Po pierwszej rundzie prowadzenie 6-2 reprezentanta Gwarka Łęczna Michała Smerdel. Przyglądając się tutaj, powiedzmy, zawodnikom kategorii wagowej 56 kg, no bardzo ciekawa. Burzyński Mariusz, Jędrzejewski Marek, Smerdel Michał, Piasecki Mariusz też, no mocna można powiedzieć waga.
Warek Łęczna, na pewno klub, można powiedzieć, wzorowo szkolona jest młodzież w tym klubie. Trener, koordynator. Którym jest bardzo doświadczony Bolesław Arendarz. Naprawdę z niejednego, można powiedzieć, pieca chlebiat. Oj, tutaj bardzo nieładny. Sędzia nie zauważył, ale taki, prawda, cios ramieniem, no. Mozolnie pracuje Piasecki na oszczerzenie, bijąc te prawe sierpy, nie dokręca i są to naprawdę bardzo niebezpieczne nasady, za które no z czystym sumieniem sędzia Mietła już mógł udzielić ostrzeżenia. Teraz bardzo ładny właśnie ten prawy taki Piaseckiego doszedł celu, ale już dwoma ciosami Smerdel się rewanżuje. No nie ma sposobu Piasecki na zaskoczenie Smerdla. Piękny prawy, prosty i lewy. Markowanie lewym, prostym, odwrócenie uwagi i prawy. I kolejna prawa kontra, świetna Smerdla. Kolejny bardzo ładny, prawy, prosty. No tak jak mówiłem, tutaj wiadomości bokserskie po stronie Smerdla naprawdę zdecydowanie są lepsze i Piasecki no nie ma innego wyjścia. Tutaj musi ryzykować, odsłaniać się i naraża się przez to na kontry Smerdla. Po dwóch rundach 11-5, prowadzenie reprezentanta Gwarka Łęczna. Runda trzecia. Ja myślę tutaj, powiedzmy, zezwalając na jakieś spokojniejsze oglądnięcie trzeciej rundy, ustosunkowałbym się odnośnie właśnie tego, można powiedzieć, stukania się rękawicami w rundzie trzeciej. Jest to no, już w zawodowstwie przyjęte regulaminowo, żeby sędzia ringowi dopilnował, aby w ostatniej rundzie właśnie zawodnicy sobie dziękowali w ten sposób za dotychczas stoczone rundy i tutaj w boksie amatorskim również to powinno być dopuszczone. Niemniej jednak tutaj sędziowie, stosując się do regulaminu, nie zezwalając na jakieś takie gesty, skądinąd bardzo sportowe. No ale regulamin jest regulaminem i tutaj sędzia musi reagować przy... O, piękny atak teraz Piaseckiego. Piękny atak Piaseckiego. I lewy, i prawy dopad. I kolejny taki prawy półsierp. Już prawidłowy.
No widać tutaj, że Piasecki został ustawiony przez swojego trenera klubowego. Na jakiś zdecydowany atak i cios rozpaczy, którym by mógł skończyć pojedynek. No powiem tutaj te prawe ciosy Piaseckiego coraz częściej trafiają Smerdla i w tej trzeciej rundzie wydaje mi się, że reprezentant Gwarka Łęczna ma pewne problemy. Problemem jest właśnie ta zbyt nisko opuszczona lewa ręka, która nie zdąża wracać do brody, kiedy Piasecki właśnie wyprowadza te prawe sierpowe. No teraz bardzo zdecydowany atak Michała Smerdla. Króciutka analiza punktowa jeszcze walki. No trzecia runda 4-5, czyli dla Piaseckiego. To co mówiłem, że Smerdel tutaj nie nadąża właśnie tą lewą ręką blokować tych prawych sierpów. Były to ciosy jak najbardziej prawidłowe, widoczne i tutaj sędziowie bardzo ładnie wypunktowali te właśnie ciosy dające zwycięstwo Piaseckiemu w trzeciej rundzie. Ale w sumie cały pojedynek 15-10 zwycięża Michał Smerdel.